Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Car Mechanic Simulator 2018 i wy sobie pewnie myślicie, Lucek, czemu ty nie nagrywasz Car Mechanic Simulator? A co wy myślicie, że jak ktoś nie jest mechanikiem, to łatwo jest naprawiać gry w grze, która to symuluje trochę? No nie jest łatwo i dlatego ja tu miałem kilka projektów, które zaniedbałem, ale wiecie co? Mam DLC do tej gry. I teraz wam zademonstruję. No, najnowsze mam. Jeszcze go nie ma nawet na Steamie. Nikt nie może. Możecie kupić, ale nie zagracie w to, bo premiera będzie za tam parę dni. Zaraz wam pokażę. To jest w sumie ta zonda, już zresztą ją widzicie, ale tu są. Patrzcie, Car Mechanic od 2014 roku. To zawsze były jakieś tam Zawsze były nielicencjonowane samochody. Typu ten ziomek. Typu, o tutaj, Jeep Grand Cherokee to też jest DLC. To już tam wcześniej mogliście kupić. O, na przykład ten ziomek, tutaj Jeep Willis jakiś, shit, nawet nie wiedziałem, że taki jest, no spoko. Ale jest dużo nielicencjonowanych samochodów, no ale teraz nagle pojawił się DLC, zobaczcie. Mamy Bentley Continental, mamy Pagani Huayra, mamy Lotusa Esprita, mamy Plymouth Barracuda, tak jak ty się tam nazywasz? Barracuda. I nawet mamy Lotusa Elisa, tylko ja nie pamiętam jaki to był Lotus Elis. On się jakoś tam dziwnie nazywał. Elis S1, taki jest. Także mamy licencjonowane samochody i w końcu możemy zajrzeć im pod maskę, zobaczyć jak te silniki, jak to tam wszystko wygląda. I na przykład jeśli zajrzymy sobie do Lotusa, to nagle patrzysz, a tu takie małe coś jest. Czterocylindrowy rzędowy silniczek, taki malutki. Z tyłu sobie jest. Mały gokardzik taki, o, nie, to ma fajnie się prowadzić. Będziemy musieli go stąd wypierdzielić, w ogóle zakończyć to, bo jego nie będziemy naprawiać. Także sorry, ale no, okej, okay, nara, bo będziemy potrzebowali ścieżkę diagnostyczną do naprawy Pagani Huayry. To nie jest taka łatwa sprawa, to jest poważny egzotyk. Ktoś przyjechał do mojego małego warsztatu z taką furą, która kosztuje więcej niż cały mój warsztat razem z tymi wszystkimi popsułcymi furami. I częściami, które mam na magazynie, jest ich bardzo dużo. Jakbym je sprzedał, to bym był bogaty, krótko mówiąc. Tak, tutaj kiedyś bawiłem się z felgami. Dzisiaj spróbujemy sobie naprawić Pagani Huayrę. Musimy wypierdzielić stąd jeden z samochodów. Albo zrobimy tak. Pagani sobie pójdzie na ścieżkę diagnostyczną, bo mamy tutaj do zrobienia coś z zawieszeniem. Coś tam stuka puka w zawieszeniu i się coś da chyba prowadzić, czy coś takiego. Zaraz to sprawdzimy. Można sobie samochód wziąć na jakiś tam tor testowy i przetestować, zobaczyć jak ten samochodzik się spisuje. A możemy tego też nie robić. No i teraz tak, chodźmy sobie i zobaczmy, czy coś tutaj wyniknie z tych testów. Zobaczcie, jak fantastycznie odzwierciedlony jest środek w tym samochodzie, w tej grze. No jest perfekcyjnie. Nie wiem, czy twórcy właśnie tej gry dostali do dyspozycji... O, tutaj coś zawieszenie, 90% po jednej stronie, dobra. Będziemy musieli to sprawdzić. Czy twórcy gry od... Nie wiem, od projektantów tego samochodu dostali jakieś modele tego auta czy coś? Nie mam pojęcia. Bo naprawdę w stosunku do tych samochodów, które zrobili twórcy sami jakby od podstaw zaprojektowali, no to muszę wam powiedzieć, ten wygląda dużo lepiej, no, nie ma co ukrywać, po pierwsze jest to Pagani, ale chodzi mi o jakość wykonania, wiecie o co mi chodzi, że tutaj naprawdę każdy szczególik jest nieźle widoczny i to jest szokujące dla mnie. No i tak, widzimy, że zawieszenie, o, już nam coś wyskoczyło, łożysko, górne łożysko amortyzatora przedniego, no dobrze, dobrze, to znaczy nie dobrze, ale dobrze, że wykazaliśmy to, prawda? Weźmy sobie tego Lotusa. Lotus Esprit jest bardzo ciekawy, bo zobaczcie sobie, mamy tutaj sobie pokrywę silnika, możemy ją ściągnąć i silnik znajduje się tu i zobaczcie co my tu mamy. I powiedziałbyś, a to jakaś fałka, nie? Tak patrzysz, to... A tu nie! To jest... Co to kurde jest? Ponoć silniki VR6. Nie wiem jaki to jest silnik, czy to nie jest rzędówka, nie? Nie, bo on tutaj ma te. Czekaj, co to jest? Nie no, jak tu są świece, no to są świece, nie? Przewody zapłoną, no to muszą być świece, no to jest rzędówka zwykła. Bo na przykład silniki VR6 mają jakoś tam pod kątem te tłoki, ale to nie jest jakby V czy coś.
Dobra, to jest rzędówka, koniec tematu. No ale to wygląda bardzo ciekawie. Teraz weźmy sobie... Ach, kurde. O, to jest traktowane... To też jakieś poniżcze, a daj spokój. Weź naprawiać takiego złomka. Weźmy, przenieśmy go. Teraz... O, jest. O, wejście A. No i dobra, niech sobie tam stoi. Zamkniemy mu tylko tą pokrywę, żeby tam nie wywiało coś, jak będziemy otwierać garaż. I tak, i weźmy sobie tam paganiocha. No i zacznijmy, no nie wiem właśnie, czy już możemy coś tutaj ogarnąć. Nie znaleziono części, jakaś jedna część do... No właśnie, bardzo mało rzeczy tu jest do wymiany. Karoseria. Moim zdaniem karoseria jest bardzo ładna. Nie jest jakaś tam zardzewiała ani nic, więc wygląda okej. Można sobie te wszystkie samochody obejrzeć w salonie samochodowym, nie wchodząc do kariery. No ale najciekawiej właśnie jest w karierze, kiedy możemy sobie to wszystko sami rozkręcić, zobaczyć, jak to wygląda. A z tego, co widziałem Pagani Wilda, to jest taki kokardzik, kurde. Zobaczcie, tutaj mamy jakieś tam zawieszenie, nic skomplikowanego, no, tak naprawdę. Znaczy, nie wiadomo, czy tak jest w rzeczywistości, bo to musicie brać pod uwagę, że w grze też mamy jakieś tam uproszczenie tych wszystkich rzeczy tutaj. Żeby nagle jak przyjdzie sobie taki lucek do warsztatu i zacznie naprawiać samochód, żeby nie zrobił takiego what the fuck, koleś, co to w ogóle za jakiś kosmos jest, nie? No to właśnie tak ma to wyglądać. Więc to jest na pewno w jakimś tam stopniu uproszczone, ale mimo wszystko chciałbym zobaczyć, jak do tego podeszli twórcy tego samochodu, jak zaprojektowali go, co on w sobie ma takiego fantastycznego. No, tutaj wiemy, że Pagani Wilda to jest samochód o zmiennej aerodynamice i fantastycznie... Co ja tu zrobiłem? O Jezu, nie gadaj, że cały ten amortyzator trzeba rozpierdzielić teraz. Łop. Nie. Inaczej. Rozdziel. Cyk. Cyk. Ty, bo może... Właśnie, jaki co to jest za amortyzator? Amortyzator dwuwahaczowy. Sprężyna przednia. Górne łożysko, no to chyba nic nadzwyczajnego. Niech się to tam roz tego. Zaraz chyba ja mam nawet takie części, więc to się powinno fantastycznie założyć. Zaraz. Tak. Nie. Czekaj. To musimy tu... Ech. O, tutaj się wybiera. Dwuwahaczowy mamy taki. No i fantastycznie. Sprężyna przecież super. Mamy i... No i łożysko nie mamy, więc łożysko... Czekaj, gdzie tu tablet? Co ja zrobiłem? O! Sklep główny z częściami. Ło! Łożysko. O kurde, je tu części jest, no bo do każdego DLC mamy też kolejny zestaw części. Właśnie to DLC z Pagani dodaje nam dwa samochody. To jest Pagani Wilda i Pagani Zonda R. Czyli Revolution tam jakieś, po prostu L, no. O, czekaj. No i jest, no i bierzemy. Zobaczcie, ile ja mam kasy w ogóle. No i teraz tak, ładujemy te części. Ajajajajaj, jeszcze raz. Nie przedni, tylko dwuwahaczowy. Cyk i zobacz. I już mam amortyzator zrobiony. Bierzemy to. I teraz ładujemy to do Pagani. Patrz tutaj. No i mamy samo zawieszenie, bo tutaj naprawdę było mało do roboty. Ale powinni nam dużo zapłacić, no bo co? No bo samochód drogi. No jak to tak? Chcielibyście za naprawę takiego drogiego samochodu wziąć, nie wiem, 400 zł? No to tak nie działa. Jak koleś ma kasę na to, żeby taki samochód kupić, to ma kasę na to, żeby za to dużo zapłacić za naprawę takiego samochodu. Ja to tak myślę. Łącznik stawić. No. To też by się przydało jednak kupić i tu zamontować. Zwłaszcza, że mu to wymontowaliśmy, kurde. A na szczęście możemy to zamontować bez koła. Hehe, dobra, mamy. Mamy tam jakieś używane, ale dobra jest. Niech będzie. O, jaki tutaj minimalny procent? Naprawa? No, i akurat takie miałem. Dobrze. Teraz najfajniejsza część programu, czyli karoseria. Panie Lotusie, chodź pan rzesz do ścieżki, na ścieżkę diagnostyczną. A Pagani to sobie weźmiemy właśnie tutaj. Można ją przenieść tak? O, można. No i super.
A, to nie jest pach. Ech. O! No i super. I teraz tak. No i karoseria. No coś tu nie pasuje z karoserią. Jak dla mnie leciutko porysowana dodaje takiej tylna pokrywa. I weźmy sobie tak. Ja podejrzewam, że to będzie bardzo, bardzo... Demontaż wnętrza. Podejrzewam, że te wszystkie części będą bardzo drogie, więc... A, tutaj mogliśmy sobie... Możemy sobie taką fajną rzecz robić, że... Jak to było? zaraz. To się jakoś te części dodawało do notatnika i można było wszystko pokupować. Wartość silnika 213... Nie, przepraszam, 21 tysięcy dolarów. To w sumie niedużo, nie? Tak mało trochę jak na taki... A właśnie, nie pokazywałem wam tego silnika. Musimy ściągnąć pokrywę. I patrzcie co tu się dzieje, zobaczcie. Czemu tak się ściąga tą pokrywę, to nie wiem. Myślałem, że tam są jakieś z tyłu zawiasy i że ona się tak otwiera w tą stronę. No ale widocznie tak się ściąga i koniec. Za często jej chyba ściągać nie trzeba, skoro tak się ściąga, no nie wiem. No i tak, zobaczcie jak to super wygląda, tak? Możemy sobie popatrzeć na wnętrze, na cały silnik super samochodu. I dla mnie to jest super. Bo naprawdę Car Mechanic pod tym względem jest królem, no. Możemy sobie zajrzeć do super samochodu i zobaczyć jak wygląda taki fantastyczny silnik. V12, możemy go sobie rozebrać na części pierwsze, wyciągnąć wszystko z niego, jeśli chcemy, jeśli chcecie. Cokolwiek, tak? Zobaczcie jak miska olejowa. To wyobraź sobie tak, jedziesz sobie polską drogą. No i nie wiem, ktoś tam zapomniał zasypać dziury żwirem z odzysku. I cyk, wjeżdżasz kołem, które jest szersze od moich dwóch kół w samochodzie, razem wzięty. I koniec, i masz, nie masz miski olejowej, a bez miski olejowej to powiem ci, ciężko pojechać gdziekolwiek dalej, no. Więc no, samochodzik może i fajny, ale co, no, taki praktyczny czy niepraktyczny, a gdzie tu rower bym wpakował? No jest bagażnik, o, nawet nie ma bagażnika. No to, sorry, dzisiaj ze mną nie jedziesz, moja prześliczna dziewczyno, bo ja tu muszę rower gdzieś wpakować. No, taki składany gdzieś tutaj może by wszedł, ale to ogólnie lipa jest, nie? No. Nie no, fajnie samochodzik, przejechałbym się, kurde, brałbym jak lekcia szynkę. Teraz tak, musimy... Tutaj wszystko jest fantastycznie, jest wszystko w bardzo dobrym stanie, więc nie musimy się nic tutaj bawić, ale... No trzeba karoserię, więc tak, tylna pokrywa, lewy reflektor przedni, tylne światło, tylne światło. O, czyli przedni reflektor, tylne światła, przednia szyba boczna, lewe lusterko, okej. Okay. Lewe lusterko, tylko właśnie od której strony? Nie no, od strony kierowcy. I co, ono niby w takim stanie kiepskim? Nie wiem. A, tutaj lampy widać, nie? Gdzie jest? Schowaj to. Tu lampy widać, że coś nie tak. Ty, jak się wyciąga? Tak się wyciąga? Okej. Okay. Zobaczmy z tyłu. Ty, bo musimy pokrywę założyć. No właśnie. Trzeba... Dobra, kupujemy. Kupujemy, bo to szkoda czasu. Więc tak, pagań. A, nie. To nie ten sklep jest, bo musimy wejść w sklep z częściami karoseria. Karoseria. Body shop. Pagani. No i tutaj mamy wszystko. Teraz tak, lewe. Patrzcie jakie rozpikselowane. No nie postarali się. Nie postarali się. Oj nie. Wejdźmy sobie w jakiś inny samochód. Nie wiem jaki tutaj jest. Nie wiem jaki tutaj jakiś inny jest, no. Wszystko weź. I co? I wchodzimy sobie w szybę. Nie rozpikselowane. Wchodzimy sobie tu. Nie rozpik... Drzwi. Idealne wszystko, nie? A tu Pagani. Wchodzisz sobie w Pagani i rozpikselowane, no. Ale to jest, wiecie, może to jeszcze poprawią, bo tu, mówię, no ja gram przedpremierowo, może tam się to wszystko zmieni. Jak to będzie wyjść? Okej. Okay. No i teraz tak, kupujemy światełka. Lewy... To są te reflektory? To chyba. Prawy, bierzemy lewy. 500 dolców, człowieku. Teraz tak.
Pilna, ale to jest Revolution. A, dobrze, dobrze, bo to jest Revolution. A my musimy kupić do tej mojej Pagani. Tylny zderzak. Tylna pokrywa. No w ogóle nie wygląda jak tylna pokrywa. No, mogliby zrobić taki rzut od góry. Wiem, że ja się czepiam, ale będę się czepiać. No. Teraz prawa szyba. Mogę to pozaznaczać. Ale wiecie co, ostatnio mam dobrą pamięć. Więc jest fantastyczny. No dobra, załóżmy sobie to, co mamy. Okej. Okay. Ty, ale kolor! I co z kolorem? No właśnie, tu musimy tylne światełka powymieniać, nie? Bo tu nie ma tego. Nie to... O! Więc tak, dwa tylne światełka, cyk. Tak też można kupować. Widzicie, dostawa trwa bardzo szybko. Praktycznie od razu. Lustereczko. Ops. Reflektor. Coś tutaj jeszcze mamy? Nie, no chyba nie. No i przednia, lewa szyba boczna. Aha, bo jest jeszcze tylna, no dobrze. Lewa szyba boczna. O, taka jakaś osrana tutaj jest jakby, nie? No dobra, no. Niech będzie, że jest. Mi się podobała. Ja bym i tak brał taki samochodzik. Przednia, lewa szyba boczna. No i Pagani chyba będzie ukończona. I za to powinniśmy wziąć tak z pół miliona. Lekko. Ile dostaniemy? 94 tysiące. Nie no, tylko 9400. Kurde. No ale dobre i to, no. Samochód się bardzo trzęsie. Już się nie będzie trząsł. Już wszystko jest fantastycznie. Kończymy zlecenie. Proszę kasę. Będziesz miał teraz dwukolorowy samochód. Fajnie, kurczę. Dobrej zabawy, dobrej jazdy. Na pewno na jakimś pokazie będziesz rządzić. Nie ma nikt drugiego takiego samochodu. Człowieku. Bentley Continental. Czy mamy czas na Bentleya? Zobaczmy. No! No! Wyeliminuj problem ze skrzyniobiegów. Samochód cały zardzewiały. To nie wygląda jak Bentley. Bentley na pewno. To jest nowy samochód. A tutaj mamy coś, problem ze skrzynią biegów i to jest... Skrzynia biegów to jest zawsze poważny problem, bo okazuje się, że... Aha, nie pokazałem wam jak Pagani jeździ. Ale powiem wam, że jeździ słabo. To znaczy, nie chcielibyście tego widzieć. Ja to widziałem i powiem wam, że no, żeby nie psuć wam wrażeń z tej gry, to wolę wam tego nie pokazać. No, bo to... Wygląda strasznie sztucznie i nie jest to ładne. Lepiej, żebyście sobie zapamiętali Pagani z innych gier wyścigowych i tyle. No. Będę dla was dobry. Ty, a ty mi nie gadaj. Aha, napęd na 4 kapcie ma. No tak. Dobra, i coś tu musimy ze skrzynią biegów. Ja powiem, co musimy ze skrzynią biegów zrobić. Musimy ją, kurde, wymienić. Ale powiem wam, że dostęp jest całkiem w porządku do skrzyni biegów. W12. Okej, okay, rozkręcamy. Uuu, shit, docisk sprzęgła, tu tarcza, kurde panie. Wszystko do wymiany jest. Pewnie tam, ale tylko mamy się zająć tym sprzęgłem i skrzynią biegów, nie? Zobaczmy. Więc mamy już w zasadzie wszystko, nie mogę rzucić biegu. No, nie możesz rzucić biegu, bo skrzyni nie masz. Dobra. Tylko właśnie, ja zapomniałem wszystkiego, jak tu się to zaznaczało, no ale dobra. Wejdziemy sobie w partsy. Teraz Beny. Ach, kurde. W12, to chyba tak trzeba robić. Chyba to będzie. 1700. No i sprzęgło to zwykłe tam. A, koło zamachowe musimy kupić W12. Ale sprzęgiełko to zwykłe. Łożysko, dociskowe sprzęgło. O, ty coś źle napisałem. Nie no, nie sprzęgło, po prostu tarcza. Tarcza dociskowa sprzęgła. Co tam jeszcze jest? Koło zamachowe, tarcza dociskowa, docisk? Docisk sprzęgła, to zgadłem. Dawno nie grałem w Car Mechanica i no mogę się pomylić. Ach. Mamy docisk, zaraz tutaj łożysko dociskowe. No i teraz, o,
Okej. I będzie naprawiony tylko ta karoseria, no oddamy mu taką karoserię? Ja tu jeszcze felgi mu inne zamontował, znacie mnie. Ja mam tu takie gotowce już, możemy mu jedną felgę fajną zamontować. Dobra, już niech będzie. Bentley mi się bardzo podoba z wyglądu, czy nie tak bardzo jak powiedzmy Pagani, czy jakieś tam inne super samochody, ale jest w porządku. Jest taki... Okej, okay, taki, wiesz, że przytuliłbyś, nie? Przytuliłbyś, no, takiego Mentleya. Cztery koła, nawet na cztery koła. Silnik większy od twojego domu i jedziesz, chłopie. Pyk, cyk. No i fantastycznie. 8 koła, proszę bardzo, łatwa robótka. Najfajniejsze i najwięcej satysfakcji daje to, że to są prawdziwe samochody, licencjonowane, no nie? I teraz tutaj masz na przykład takiego, jakiegoś, nie wiem, z dupy. Ale tu masz już Mazda RX-7, kiedyś ją naprawialiśmy sobie. Lotus S-Split S1, to tutaj go mamy tam schowanego. A tu jest z kolei jakieś komu nie wiadomo z zepsutą karoserią. Tu jest coś a la Audi Avant 4, jakoś tam na tym. No Audi, jakieś tam, no. A tu mamy tego Lotusa S-Split, a tutaj chyba dużo z naprawy jest, nie wiem czy mi się to... Karoseria, hamulce, podwozie. To mi się nie chce tego robić. Nie chce mi się, pewnie zapłacą mi jakieś, nie wiem, 3000 za tą robotę. Daj spokój, to ja wolę zarobić 8000 na jakimś tam Pagani, czy tam 9000. A tu pewnie całe zawieszenie do wymiany. Raz miałem takie zlecenie, że musiałem wszystko w samochodzie dosłownie wymienić, prawie wszystko. No to można tu też kupić swój samochód jakby na własność, mieć go na parkingu. Ale raz musiałem wymienić wszystkie te kurde śruby. O, tutaj by było dużo wymienić. Cały silnik do wymiany by był. Już od razu można go wziąć na podnośnik i tam pograć nim w piłkę, albo pograć w kosza, czy tam w siatkę. To jest do wyrzucenia cały zardzewiały. Wygląda jak szambo. I... No i to... Miałem to tu, rozbierałem wszystko w tych samochodach i to takie... No fajne, że taki samochód licencjonowany i wszystko fantastycznie, ale no najbardziej jara to, że możemy sobie te samochody rzeczywiście obejrzeć, no nie? Tu jakiś Chieftain. Znowu ten Lotus. Nie, ja go nie biorę. O! Ten nie. Kurde, myślałem, że to będzie ten stary. Odrzuć zlecenie. Odrzuć. Nie mam czasu na to. Daj spokój. Tu mamy fabularne. Tego nie mogę odrzucić niestety. Muszę czekać na nowe zlecenia, no ale zaraz się pojawią. I właśnie w ten sposób aż godzinę czekałem, aż pojawi się Pagani Huayra i mówię, o dobra, jest Pagani Huayra, nagrywam odcinek, na miniaturkę sobie wrzucę i wszyscy wejdą na odcinek, będą oglądać. Taki był plan. A ja, jak po wyświetleniach widzicie, jest jak jest, więc się nie powiódł. No ale trudno, jak podobał się ten odcinek, to ci co obejrzeli, to wasze, zostawcie łapę w górę i subskrypcję. I będzie fantastycznie. Zapraszam was na kolejne odcinki. Trzymajcie się na razie. Pa, pa.